Cześć, to ja Wasz szpieg z krainy kwitnącego makaronu. Obiecywałam Wam pokazać, jak wygląda recykling włókien naturalnych tutaj u nas w Prato. I teraz jestem tutaj przed firmą, która zbiera stare, znoszone rzeczy, ubrania, po czym poddaje je przeróbce na włókno z odzysku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ponieważ zapisałam się na konkurs fotograficzny, jak moje zdjęcia, no powiedzmy, nie zabijają artyzmem, ale spróbuję zrobić zdjęcia, porozmawiać z właścicielami i jeżeli z tych zdjęć cokolwiek rozsądnego wyjdzie, to wyślę je na konkurs. Zobaczymy. Życzcie mi powodzenia, ok? Największe marki modowe zaczynają za punkt honoru poczytywać sobie posiadanie w swojej kolekcji czegoś z odzysku. Recycle fashion. A jak do tego dochodzi? Jak to się odbywa? Zobaczcie. W takim stanie zebrane stare ciuchy i rozmaite zużyte tekstylia docierają do magazynów firm zajmujących się odbiorem tego rodzaju materiałów. Wszystko zostaje posegregowane, podcinane, guziki są, posegregowane na rodzaj włókna, wełna, włókna szlachetne, kaszmir czy alpaka, bawełna oraz syntetyczne i sztuczne. Do konkursu wraz ze mną przystąpili również inni fotografowie. Tu z tyłu widać pana, który już zaczął pracować, a z tyłu jeszcze bardziej, nie wiem czy to dobrze widać, o tutaj gdzieś, siedzi pan na ziemi i osobiście, ręcznie selekcjonuje wszystkie zebrane materiały, wszystkie zebrane w sumie szmaty, jak to, co tu dużo mówić. Także zaraz to wszystko będę fotografować, będę robić, postaram się zrobić również krótki film, na ile mi się uda. No i zdobytymi informacjami się z Wami podzielę. To wszystko, co tutaj widzicie, to nie są śmieci. To jest surowiec wtórny. Może być ponownie przerobione. Głupie, przestarzałe przepisy jakoś nie dojrzały do faktu, że nie można tylko robić nowe, zużywając bezcenne surowce i wyrzucając stare, zaśmiecając tym samym środowisko, w którym przyszło nam żyć. Prato, miasto, w którym mieszkam, już od wielu, wielu lat zajmuje się przerobem włókienniczych surowców wtórnych. Z pożytkiem dla środowiska oczywiście. Tu możemy asystować panu, który właśnie zajmuje się już pakowaniem tego wszystkiego w takie paczki, jak widzicie tutaj za nim, po prawej stronie. Zanim wtórnie użyte włókno i slow fashion weszły w modę, w Prato istniał cały przemysł związany z tak zwanym szmacialstwem. Jakoś dopiero od ostatnich lat ponowna utylizacja produktów przemysłu tych tekstylnego wkradła się do mainstreamu mody. Widać, trzeba to zepchnąć, poupychać wszędzie, pomagazynować. Tutaj właśnie zostanie zaraz to wszystko zgniecione. O, tutaj cała zawartość. No same czarne są, tak niespecjalnie je widać. No właśnie, o, tutaj pan wszystko ładnie przestawia. Nie wiem, jak, według jakiego klucza to jest wszystko, bo dla mnie to wygląda jak taki jeden wielki bałagan. Ale pewnie to ma jakąś swoją logikę, nie wiem, poustawiania, poukładania, posegregowania. Pan fotograf z tyłu cały czas przeszkadzał panu w pracy, ja zresztą też. No ale taka była umowa. Ja podejrzewam, że w ogóle zakład pracy ten tutaj, który zajmuje się tą segregacją, musiał dokonać selekcji, którego pana zostawią na pastwę fotografów, bo podejrzewam, że nie wszyscy chcieli robić z gwiazdy sezonu.
Widzicie, zostało to przykryte taką płachtą plastikową. Widzicie, to podjeżdża do góry, zgniata wszystko. Całą zawartość tych czarnych szmat ciuchów, widzicie, to jest w tej chwili zgniecione. Tam od dołu pewnie jest dopychane, żeby to tak ładnie było się tak sprasowane, tak jak te wszystkie inne obok poukładane. O, widzicie, i teraz się otwiera i już jest ładnie zgniecione, sprasowane. Tak przygotowane pojedzie do rozdrabniania. Teraz należy to wszystko ładnie uwiązać, powiązać, żeby trzymało się kupy. I takie już obwiązane, proszę, już jest gotowe. Jeszcze trzeba coś z tego powyciągać, powywlekać. No, o jedną szmatę za dużo było najwyraźniej. Jak mogliście zobaczyć, Prato ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych rzeczy, również tekstylnych. I teraz cały proces spróbuję dla Was opisać w kolejnych filmach. W razie przyszłam do pierwszego etapu, kiedy materiały zostają zebrane, posortowane i potem popakowane w te takie paczki, które widzicie za mną. Jak widać, festiwal miał się odbyć w marcu, teraz, ale niestety ze względu na wirusa wszystko zostało odwołane. Zostanie przesunięte po prostu w czasie. A to są moje zdjęcia, które ja wysłałam na ten konkurs. Jak było do przewidzenia, oni powalają artyzmem, ale co mi tam, wysłałam. No, to dzisiaj udało mi się poudawać prawdziwego fotografa. Zobaczcie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale spróbować nie zawadzi, nie zaszkodzi. A może jak raz się uda, najgłupsze zdjęcie wygra moje. Zobaczymy. To co? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że prześledziliście ze mną wszystkie etapy tutaj przed produkcji włókna, już takiego gotowego do uprzędzenia. I co? Do następnego. A tak nawiasem mówiąc, to jeszcze żebranina o lajki i o subskrypcję do tego kanału, żebym miała motywację do kręcenia kolejnych filmów. Także zapraszam, tu proszę lajkować i subskrybować ten kanał, bo będą coraz ciekawsze filmy. Do następnego. Ciao, ciao!